teraz jeszcze kilka słów na temat bratobójczego pojedynku. Nie mogę sobie pozwolić też na to, żeby gość, który trenuje koszykówkę całe życie, będzie mnie tutaj obijał, tak? Marek ma być tutaj. Ja prosiłem Artura Szpilkę. Gościu nie miał w ogóle pojęcia o tym, co czytał i o czym pisze, bo się podłączył od razu pod hejterów, którzy piszą bzdury. Dementuję od razu wszystkie plotki. Nie chciałem tam jakoś mega mocno cisnąć albo używać słów niecenzuralnych. Jesteśmy w Kielcach na targach boksu, a z nami jest Robert Gortat. Witam cię, Robert, serdecznie. Witam. Robert, zacznijmy od targów. Od kilku lat nowa świecka tradycja w polskim boksie. Fajna rzecz. Zjeżdżają się byli mistrzowie, aktualni zawodnicy. Kibice mogą wejść, zrobić zdjęcie, przybić piątkę, porozmawiać. Turniej sztama, walki finałowe. Fajna sprawa ogólnie. Bardzo fajna. No ja ogólnie jestem trzeci raz na targach, także jestem bardzo zadowolony. Spotkać się zawsze można z kolegami byłymi, starszymi, porozmawiać. A jest zawsze o czym przy takich spotkaniach, także bardzo fajny pomysł i bardzo fajnie to wygląda. Robert, chwila o tobie, bo ci młodsi kibice pewnie kojarzą ciebie tylko z tych nagłówków gazetowych, internetowych, brat Marcina Gortata. A ty, Robert, no zrobiłeś swoje w polskim boksie. 6 tytułów mistrza Polski, z tego co pamiętam, znakomity 97 rok, wygrałeś turniej sztama, czyli ten turniej, na którym dzisiaj będziemy oglądać walki finałowe. Najlepszym zawodnikiem byłeś tego turnieju, 5. miejsce na mistrzostwach świata w tym 97 roku, rok później 5. na mistrzostwach Europy. Jak tak sobie teraz z perspektywy czasu patrzysz na swoją karierę, to jakie ci wspomnienia przychodzą do głowy? No, wspomnienia są fajne. Szkoda, że się szybko skończyło, że tak powiem. Przeleciało bardzo szybko ten okres czasu. Tak dla sprostowania to 5 tytułów mistrza Polski. 5. Indywidualnych, 5 w drużynie, 4 wicemistrzowskie i 2 brązowe. 5. miejsce na mistrzostwach Europy, gdzie wygrałem. No, wspomniałeś o tym turnieju sztama. Wtedy też turniej sztama też nie był w Warszawie, tylko w Elblągu. Bardzo udany dla mnie turniej, wygrałem z Amerykaninem, z Czechem i z Polakiem w finale. Zostałem najlepszym zawodnikiem, także to był taki naprawdę przełomowy rok w mojej karierze. Miło wspominam i cieszę się bardzo z tego. Miałeś też krótką karierę na ringach zawodowych. Zakończyłeś tę karierę niepokonany, bilans 10-0. Wczoraj rozmawialiśmy prywatnie trochę na Messengerze. Pytałem się ciebie, kiedy wracasz, bo z takim bilansem to tutaj mógłbyś jeszcze kilku postraszyć. Możliwe, ale no nie, to już swój wiek robi swoje, także robimy tylko pokazową walkę z bratem na 5. turnieju już Nadziei Olimpijskich Mieniusza Gortata. I brat zaproponował w styczniu podczas pogrzebu, że może byśmy walkę zrobili pokazową, taką dla młodzieży, żeby to było też inaczej, taka kontra może dla tych fryków, nie wiem, no my to robimy tylko dlatego, żeby uczcić taty śmierć, robimy to raz i ostatni raz, na pewno więcej tego nie będzie, raz, że kosztujemy też to dużo zdrowia przygotować się w tym wieku do takiej walki, umówiliśmy się na 3 rundy po 2 minuty, no więc przygotowania praktycznie trwają od stycznia, bo cały czas jestem w ruchu, biegam, trenuję, rękawice, teraz jeszcze doszły sparingi, także traktuję to dosyć poważnie. Walka, żeby tutaj się nikt nie spodziewał, że będziemy się jakoś mocno okładać po twarzach albo nokautować, bo raczej do tego nie dojdzie. To ma być walka pokazowa. Brat jest też mocno przygotowany, mówi, że kondycyjnie mnie dziadka zajedzie, a my no to zobaczymy. Także no, myślę, że będzie fajna zabawa. No właśnie, zaraz o tej walce jeszcze porozmawiamy. Tak jak wspomniałeś, 25-26 października, Jaworzno, 5. turniej Nadziei Olimpijskich imienia twojego taty, znakomitego byłego pięściarza Janusza Gortata. Chciałem właśnie troszeczkę o tym powiedzieć, bo teraz już na powiedzmy sportowej emeryturze jesteś pewnie kibicą boksu najbardziej znany jako sędzia, bo ciągle widzimy cię na tych galach, ale masz swoją akademię, jesteś trenerem, więc no dzieje się, na nudę nie narzekasz. Dzieje się dużo. Ja od zawsze, tak jak tata, chciałem pracować z młodzieżą, z dziećmi. Kiedyś, co prawda, ten wiek był trochę inny, bo kiedyś, jak ja zaczynałem, to miałem 15 lat. Pierwszą walkę miałem, jak miałem prawie 16, tak? Teraz dzieci boksują już od 12 roku oficjalnie, od 11 czy tam 10 mogą nam jakieś pokazówki robić, ale ten wiek się znacznie obniżył. Ale to też można zauważyć, że też ci zawodnicy trochę szybciej się wypalają, szybciej kończą kariery. Zresztą nie ma teraz ligi, no to nie mamy też co zaoferować tym seniorom. Jest ciężko, natomiast uważam, że dzięki temu, że walczyliśmy my, trenerzy, o obniżenie tego wieku u nas w Polsce, bo powiedzmy sobie, byliśmy krajem, który dosyć późno obniżył ten wiek,
młodzika, choćby 14 lat, teraz jest 14-13, jeszcze jest adept 12, który już może oficjalnie walczyć. Także to my trenerzyśmy o to walczyli, PZB nam w tym oczywiście pomogło i dzięki temu mamy olbrzymie sukcesy w każdej kategorii wiekowej. Nie wiem, czy ktokolwiek śledzi w Polsce sporty olimpijskie i w jakich kategoriach wiekowych robimy medale. Ale ja tam się tym interesuję i uważam, że jesteśmy bardzo dobrze rozwijającą się dyscypliną sportu i chyba drugą w Polsce po siatkówce, która w każdej kategorii wiekowej ma medal. Czyli jest duża nadzieja na to, że to, co zrobiła Julka w Paryżu, to nie będzie jednorazowy wyskok, tylko możemy liczyć, że w najbliższych latach ten polski boks wstanie z kolan, bo troszeczkę na tych kolanach, że tak powiem, leżał przez kilka lat, nie było tych medali olimpijskich, no ale teraz jest taki promyk, takie światełko w tunelu. No jest na pewno zmiana, odkąd został prezesem Grzesiu Nowaczek. Zmienili się też trenerzy kadry. No Julka zrobiła swoje, Julka też jest z tego, powiedzmy sobie, miotu, gdzie już ten wiek był trochę niższy i zawodnicy szybciej startowali, więc to, co zrobiła Julka na olimpiadzie, to naprawdę chwała jej za to, bo podźwignęła polski boks i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy medal olimpijski po 32 latach. Także jest się czym cieszyć i jest teraz do czego dążyć, żeby ten wynik poprawić jeszcze. No dokładnie, bo w sumie to nie jest nic odkrywczego nie powiem, że w każdej dyscyplinie no ten sukces jest mega bardzo potrzebny, tak? bo nie ma tego zainteresowania, jak nie ma wyników. Jeżeli jest sukces, no to ludzie zaczynają się interesować. No Julka zrobiła olbrzymie zamieszanie w mediach, bardzo duże zainteresowanie, wszystkie telewizje ją zapraszały, wszędzie wywiady, więc no można na tym zbudować coś fajnego. Oczywiście, no miejmy nadzieję, że to pchnie do przodu tą polską młodzież, która jest bardzo trudna i ciężka. Ja zresztą u mnie na sali też powiedziałem, że myślicie, że wam się wszystko należy. Nie, nic wam się należy, na wszystko trzeba zapracować. A młodzież jest nauczona, że wszystko dostaje w prezencie teraz, więc to jest taka zmiana mentalności trochę. I tak jak mówię, no są lata tłuste, są lata chude. Był kiedyś boks na topie, szedł na dół. Sięgnął, można powiedzieć, dna, no i teraz się wzbijamy do góry. No jest medal olimpijski, są medale w Mistrzostwach Europy kadetów, juniorów, juniorek, kadetek, młodzików, młodziczek. Także jest się z czego cieszyć, tylko żeby tego nie zepsuć i będzie bardzo dobry, i będzie duża pociecha na pewno na przyszłość. To teraz jeszcze kilka słów na temat bratobójczego pojedynku, który szykuje się właśnie w Jaworznie 26 października. Wspomniałeś, że to była inicjatywa brata, pomysł brata, że nie będziecie się nokautować, ale ty mówisz, że od stycznia jesteś w mocnym treningu. No to zaraz będzie praktycznie cały rok trenujesz do starcia z bratem, więc coś tam poważnego się szykuje. Znaczy, no nie mogę sobie pozwolić też na to, żeby gość, który trenuje koszykówkę całe życie, będzie mnie tutaj obijał, tak? No ale traktujemy to bardziej zabawowo. No na pewno nie będę się chciał dać nie pobić, tak? Więc trzeba być przygotowanym, trzeba potraktować sprawę też poważnie, bo chcemy też młodzieży pokazać, że ja w wieku 52 lat, brat w wieku 40 lat, możemy stworzyć fajne show i pokazać, że w tym wieku też można trenować i ćwiczyć. Zresztą bardzo jest to teraz modne, bo turnieje białych kołnierzyków, czy tamten boxing, różnego rodzaju te inicjatywy dla 100% amatorów istnieją, żyją i mają się bardzo dobrze, to też się skądś bierze, więc my też chcemy pokazać, że w tym wieku potrafimy i możemy coś pokazać w boksie tak jak trzeba. Wspomniałeś, że Marcin też się mocno przygotowuje. Czy ty wiesz, kto tam stoi za jego przygotowaniami? Śledzisz, że tak powiem, obóz wroga swojego najbliższego? Nie, wroga nie śledzę. Marcin jest wrogiem. W cudzysłowie oczywiście. Nie pytam, nie śledzę. No, na pewno ostatnio na spotkaniu byliśmy w Jaworznie, bo oglądaliśmy halę, robiliśmy zapowiedź pierwszą. Także powiedział, że no, dziadku, kondycyjnie nie wytrzymasz. Co prawda mnie to trochę ubodło. Mówię, to ile rund chcesz? 3 czy 4? Ale zdecydował się na 3. Mówię, no widzisz, mówię, to ktoś się boi tu o kondycję, nie? Ale no, zobaczymy, jak będzie. No, ja jestem dobrej myśli, myślę, że będzie fajne show, fajna impreza. Będzie na pewno dużo gości. Spodziewam się dużo gości. Czekam jeszcze na potwierdzenie paru osób i naprawdę będzie fajna impreza. Prywatnie zdradziłeś mi, że w narożniku twojego brata ma stanąć Darek Michalczewski. Jeżeli Darek mu pokaże kilka myczków, no to możesz być w niebezpieczeństwie. No właśnie tego chciałem nie zdradzać, że Darek ma być, a ty już się tutaj wygadał. Jeszcze powiedzmy sobie, nie jest to 100% potwierdzone. Jesteśmy po słowie, że tak powiem, no więc Darek ma być tutaj. Ja prosiłem Artura Szpilka, ale Artur powiedział, że musi
jak będzie bliżej eventu, to będziemy, to żebym się kontaktował, natomiast no, nie mam problemu z tym, co mi stanie w narożniku. Stanie mi Adam Kozłowski, Heniek Petrych. Heniek Petrych też znana osoba i gwiazda polskiego boksu, medalista każdej imprezy światowej. Dokładnie, w ogóle bardzo fajna inicjatywa, bo ten boks nasz polski potrzebuje właśnie też takich może troszeczkę z przymrużeniem oka, że tak powiem, eventów, bo twój Marcin, no mega znana postać w Polsce, ty w środowisku bokserskim też, można właśnie w też taki sposób przyciągnąć uwagę i potem przekuć to na coś fajnego. No mam nadzieję, że nam się to uda. No, głównym pomysłem tutaj to jest promocja boksu. Robię też ten turniej. Zaczynaliśmy od młodzików właśnie, który się obił bardzo dużym echem w Polsce, że to był bardzo fajny turniej. I chciałem pociągnąć tych młodzików później wyżej i tak ciągnę. No miałem akurat dwa medale Mistrzostw Europy w młodziczkach, że tak powiem. Martyna Jarząbek i Gabriela Wawrzyk. I mam brata bliźniaka, który też wtedy był na Mistrzostwach Europy, zrobił ćwierćfinał. Także pociągnąłem to trochę wyżej, no i zatrzymaliśmy się na kadetach. A teraz robię trzy mecze. Dwa są moje, czyli Akademii kontra Pomorskiej, kontra Lisia Góra i trzeci mecz będzie Świętokrzyskie, znaczy Łódzkie kontra Śląsk. Mecz Ligi Międzywojewódzkiej, do której żeśmy zostali zaproszeni w tamtym roku i którą wygraliśmy w tamtym roku, za którą byłem odpowiedzialny. Także jest co robić i jest jak promować ten boks. A z tych wszystkich twoich aktualnych aktywności, to która z tych aktywności sprawia ci największą frajdę? Sędziowanie, czy akademia, czy nie wiem, czy te właśnie teraz przygotowania do starcia z bratem, bo sobie przypomniałeś pewnie lata tej kariery zawodowej i amatorskiej? Sędziowanie to moja pasja, no bardzo się cieszę, jak mogę sędziować. Gal trochę jest teraz trochę mniej, ja już rozmawiałem u nas, że... Ja miałem propozycję sędziowania walki Kalidow Adamek, jednak moja federacja się nie bardzo zgodziła, ale teraz powiedziałem, że jak będzie propozycja, to będę ją rozważał. Tak. Być może będzie rewanż, bo tam na kartach punktowych prowadził Mamet. Tomek oczywiście mówi, że w kolejnych rundach by, że tak powiem, zamęczył przeciwnika, więc rewanż pewnie zrobią jakoś w przyszłym roku, więc jak byłaby propozycja, to mówisz, że bierzesz. Biorę teraz na pewno. No Mamet prowadził po trzech rundach, nie będę się z tym sprzeczał ani kłócił, bo tak to wyglądało. Tylko walka trwała 6 rund i na tyle była zakontraktowana. Tomek jest zawodnikiem, który umie boksować na długich walkach, czy to jest 6, czy 8, czy 10 rund. Nie wiem natomiast jak Mamet, bo Mamet walczył, nie wiem, 5 rund po 5 minut, ale to jest też inny styl, a inny styl jest boks. Także nie będę tutaj dyskutował, kto był lepszy, kto by tą walkę wygrał, bo no nie ma to sensu. A powiedz mi, jak oglądasz walki boksu zawodowego, te największe, znaczy ogólnie jakiekolwiek, to bardziej patrzysz na to z perspektywy sędziego, czy sędzia zrobił dobrze w danym momencie, czy nie? Czy bardziej patrzysz na to, co prezentują zawodnicy, bo pewnie tak trudno się skupić i na jednym, i na drugim? No w ostatnim czasie bardziej patrzę na sędziów, co robią, czy tam na sędziego ringowego, ale też patrzę i kontroluję punktację. Sam często punktuję walki na kartach punktowych, żeby sprawdzić. I no różnie to wychodzi, nie zawsze się zgadzam z sędziami w ringu, nie zawsze się zgadzam z sędziami punktowymi. A powiedz mi, co sądzisz o pracy sędziego ringowego w walce Joshua Dubois? Dubois zaatakował od początku, narzucił swój rytm walki, swoje warunki, wygrał zasłużenie, jakby nie było tutaj żadnej niespodzianki, no ale tam, zwłaszcza w tej trzeciej rundzie, gdy Anthony Joshua dotknął obiema rękami ringu, czy to nie powinno być liczenie? No chyba duży błąd. No powinno być tam liczenie, powiem szczerze, że ogólnie całej walki nie oglądałem, widziałem skróty. Czytałem też recenzje i opinie na temat sędziego, że był jednostronny. Ja staram się sędziować inaczej. Nawet jak chłopaków znam, to zawsze idę i mówię, że tutaj nie ma kolesiostwa ani koleżeństwa, także proszę nie pokazywać, nie mówić. Ja podejmuję decyzje w ringu. Zdarzają się potknięcia, mi też się takowe zdarzyły. Ale tak jak mówię, trzeba z nich wyciągać wnioski i być skoncentrowanym. To podstawa to jest na pewno koncentracja przed walką i to bardzo mocna, żeby nie popełnić błędów. To jeszcze mam dwa pytanka. Pierwsze, wracając do twojej walki z bratem Marcinem, czy planujesz jakieś brudne zagrywki trash talking przed tym starciem? Nie, to ma być zabawa, mamy się z tego też cieszyć, mamy być z tego zadowoleni. Chcemy pokazać naprawdę młodzieży, że można, trzeba tylko chcieć i mieć jakieś ambicje do tego, żeby cokolwiek osiągnąć i to jest najważniejsze w tym wszystkim. To na koniec też pytanko o to, czym trochę żyliśmy u nas na naszej stronie. Mocno zdenerwował cię jeden z internautów, który chyba przeczytał tylko tytuł, nie przeczytał treści artykułu. To po pierwsze, jeśli chodzi o tą kwestię, czy
jak właśnie na to zareagowałeś, bo tam mocnych słów zacząłeś używać, a po drugie, no ten hejt w internecie jest niestety jakby no wszechobecny i fajnie, że tak powiem, niektórym ludziom wytłumaczyć, ale myślisz, czy da się te, to jest nawet, mówię, nie wiem, no największy problem moim zdaniem tych współczesnych czasów internetowych, da się to wyplenić, czy nie? Nie da się chyba wyplewić, natomiast starałem się być taki w tym wszystkim wyważony. Nie chciałem tam jakoś mega mocno cisnąć albo używać słów niecenzuralnych, ale no brakowało mi niewiele naprawdę, bo nie lubię, jak ktoś wymyśla bzdury, nie czytając artykułu, nie przeczytając go. Nie przeczytał chyba nawet go do końca, bo skoro później mi pisze w komentarzach, że skoro chciałem, nie wiem, docenić jakiegoś swojego tatę, to mogłem turniej zrobić. No to mu piszę i wysyłam plakat, że ja robię już piąty turniej imienia taty, a pierwszy po śmierci. Więc może gościu nie miał w ogóle pojęcia o tym, co czytał i o czym pisze, bo się podłączył od razu pod hejterów, którzy piszą bzdury. Dementuję od razu wszystkie plotki. Robimy to za darmo, robimy to pokazowo, nie bierzemy za to żadnych pieniędzy. I tak byłem pod wrażeniem, że brat w ogóle coś takiego zaproponował, więc ucieszyliśmy się. Ja się w sumie ucieszyłem, że możemy coś takiego zrobić, bo to będzie coś, czego nigdzie indziej nie było. Nie było łatwo być synem taty, że tak powiem, ani mi, ani Marcinowi, bo porozmawialiśmy sobie ostatnio o naszych relacjach z tatą. No nie było prosto być porównywanym mi na przykład do tego, że tata był medalistą. Ja od razu jak wchodziłem na salę, czy wychodziłem do walki, to od razu ja musiałem wygrać. No nie da się tak wszystkiego zrobić. Tak samo podobnie brat przechodził, że musiał być od razu najlepszy, musiał być we wszystkim dobry. No ciężko pracowaliśmy na to, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czy ja, czy Marcin. I to nie jest takie łatwe być synem trenera, a teraz jeszcze tak głupio hejtować, że nie mamy od pierwszego do pierwszego. No może mamy, no ja ciężko pracuję na to, że mieć i nie będzie mi jakiś gość wypisywał bzdur, że ja nie mam co robić, albo że mogłem to zrobić w inny sposób, albo piszę jeszcze o klatce, że o klatce w ogóle tam nie było żadnej mowy. Także nie wiem skąd gość to wziął. To tylko nie przeczytał po prostu. No tylko świadczy o tym, że podłączają się pod hejt, nie czytając do końca artykułu i nie wiedząc o czym później piszą. I teraz już naprawdę na koniec, bo już jeden pojedynek pięściarski z bratem masz na swoim koncie. Oczywiście to było bardziej medialne, zdjęcia ci wysyłałem, oglądaliśmy je wczoraj razem za pośrednictwem internetu. No fajne wspomnienie, co? Graliście najpierw w kosza, potem boksowaliście albo na odwrót, ja tego nie wiem dokładnie, bo nie byłem tam wtedy, ale zdjęcia bardzo fajne. Najpierw boksowaliśmy, później graliśmy w kosza. Ja celowo to wrzuciłem. To już nie jest pierwszy raz, to jest powrót do historii. To powiem naprawdę bardzo fajny powrót do historii, bo jest to coś, czego nie ma. No, wydaje mi się, że jesteśmy jedyną taką rodziną, która mimo sukcesów taty, może ja nie przewyższyłem taty sukcesów, byłem bliski powiedzmy. Tata miał 6 razy mistrza Polski, ja miałem 5. Tata miał medal olimpijski, a na tej olimpiadzie nie byłem, nie przeszedłem kwalifikacji. Tata był wicemistrzem Europy, ja byłem 5. Lepszy wynik miałem na mistrzostwach świata, bo ja byłem w ćwierćfinale, tata przegrał w eliminacjach. Marcin osiągnął bardzo dużo w koszykówce. No, polski zawodnik, który był w finale NBA, nie ma drugiego takiego. Więc niełatwo było nam być dziećmi takiej gwiazdy, czy takiej gwiazdy, że tak powiem, na tamte czasy gwiazdy boksu. Ale nie byliśmy też dużo gorsi od taty. Nie ma chyba drugiej takiej rodziny, która jest w stanie nam dorównać, gdzie był tata, czy tam mama i dzieci. My żeśmy w jakiś sposób temu sprostali. Ja się bardzo z tego cieszę, że jesteśmy i istniejemy w tym sporcie. No i bardzo fajnie, też się z tego cieszę. Przed wywiadem chciałem sobie właśnie jedną rzecz zobaczyć w twojej biografii. Okazało się, że jesteś z tego samego dnia urodzony co ja, więc tutaj nie ma przypadku, są tylko znaki. Dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że się pojawimy. Jak nie ja osobiście, to ktoś z redakcji na twoim starciu z Marcinem i w ogóle na całym turnieju, bo bardzo fajna inicjatywa. Zapraszam, bardzo chętnie was zobaczę i będę was gościł. Dziękuję bardzo. Dziękuję.